Cześć, jestem Adrian Kominiarczyk z Wałbrzycha. Przyjechałem tutaj z kościołem całym, no, z moją żoną Kasią i z dwoma naszymi syneczkami. Kochani, chciałem powiedzieć świadectwo i na koniec jakby takie 10 Bożych prawd, którymi ja szczególnie się kierowałem jakby przez tą drogę, którą przeszliśmy. Tak, żeby to miało jakąś spójność i no bo tak, to, że Bóg jest dobry i On mnie wyciągnął i tak dalej, to jest wiadomo, ale to jest za mało też. Są jakieś, zresztą zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. To króciutko jakby taka nasza historia. W 2018 roku otworzyliśmy wspólnie z Kasią no firmę budowlaną, jakby to były remonty na początku. No i przez chwilę jakoś to funkcjonowało, a potem tak coraz gorzej, jakby tutaj, no można powiedzieć z miesiąca na miesiąc, ciężko było to związać koniec z końcem, aż tak doszliśmy do momentu, kiedy było trzeba pożyczyć, żeby oddać coś innego i tak jakby coraz gorzej, aż tego się nazbierało. Tych długów, no ileś 10 tysięcy, gdzie dla nas to, no to wtedy była duża kwota. Taka, że no, myśli przychodziły do głowy takie, że kurczę, będziemy to latami spłacać i po prostu całe nasze życie będziemy musieli przyporządkować temu, żeby się z tego wygrzebać, tak? Jakby było... No było tak trudno i tak postępowało to. I to właściwie trwało no tak 3-4 lata i tak z pewnym trudem jakoś czasem było trochę gorzej, potem trochę lepiej. Ale ogólnie no ten dług był na takim poziomie. No i ja miałem takie w sercu, mówię, Boże, co by nie było, ja nie rozumiem tej sytuacji, nie rozumiem dlaczego, no przecież się staram i tak dalej, ale ja Ci będę ufał i po prostu wierzył, ufał Tobie i wierzył, tak? Rano wstawał, wieczorem myślałem sobie, no czarne myśli do głowy przychodziło, co to będzie, jeszcze mieliśmy małe dziecko. A wieczorem, znaczy, a rano szedłem do pracy i tam kładłem panele, no i normalnie łzy mi ciekły na te panele. Mówię, no i tak Ci będę ufał, Boże, nie? I trwało to tak jakiś czas. Aż w końcu nastąpił przełom. Jakby, no pewne rzeczy zrozumiałem i po prostu coś klikło nagle i zaczęło się udawać, nie? I tak pokrótce, no ciężko tą historię spiąć mi tak do kupy, żeby, no żeby, taki, ja, no, by trzeba po prostu więcej czasu niż te kilka minut, ale w końcu zaczęło działać i, no i z takiego miejsca, kiedy mieliśmy same długi, na koniec miesiąca zawsze był stres, czy starczy, trzeba opłacić to, trzeba opłacić tamto, i było takie wybieranie, co mniejsze zło po prostu, czego nie zapłacić lepiej, nie? Tak przeszliśmy do miejsca, gdzie zaczęła prosperować nasza firma. No i zaczęliśmy otrzymywać po prostu, spłaciliśmy wszystko w ciągu tam, nie wiem, kilku miesięcy. I zaczęło to przynosić po prostu zyski, nie? I teraz jesteśmy w takim miejscu, że po prostu, no, mogę powiedzieć, kielich mój przelewa się. Nie mam problemu na koniec miesiąca, jeżdżę nowym samochodem, gdzie kiedyś jak jechaliśmy do Warszawy moim starym Peugeotem, to nie wiedziałem, czy dojadę, nie? No i jakby... Ta zmiana nastąpiła i wiem, że przez to, no Bóg jest dobry dla każdego, tak, ale żeby wziąć tą zmianę, to trzeba po nią sięgnąć, jakby samo się nic nie wydarzy. I chciałem przeczytać 10 takich punktów,
które zawsze, no z Kasią, bo wspólnie prowadziliśmy to, zawsze staraliśmy się tego trzymać po prostu i bez względu na okoliczności, czy było trochę lepiej, czy było gorzej, zawsze jakby szliśmy w tą stronę. I tak, pierwszy punkt to jest wypowiadanie właściwych słów i niewypowiadanie tych niewłaściwych, tak? Czyli cokolwiek nam się tam działo, to zawsze staraliśmy się po prostu nie wypowiadać słów niewiary, nie? Błogosławienie innych również materialnie. No i były takie sytuacje, kiedy my nie mieliśmy, a i tak dawaliśmy i jakby z czystym sercem po prostu. I była to dla nas radość, że mogliśmy tam komuś pomóc i po prostu sialiśmy z tego, co mieliśmy. Rozprawienie się z zazdrością, chciwością, troską i stresem. Zaufanie do Boga, solidność i sumienność, wytrwałość w dziedziczeniu obietnic. I to myślę, że jest takie istotne, że bierzemy jakieś przedsięwzięcie i coś nie idzie i się poddajemy. A ja postanowiłem, że będę wytrwały w tym i po prostu będę szukał wyjścia, szukał rozwiązania. Nie dam się złamać, tylko po prostu jest tak, okej, musi być jakieś wyjście, bo wiem, że obietnica jest dla mnie taka, że mam prosperować i mam być błogosławiony, więc gdzieś musi być ten haczyk, że powinno to działać. Wspólne działanie w myśl zasady jeden pokona tysiąc, dwoje 10 000. I też tutaj no, poznałem po prostu u nas w kościele w Wałbrzychu wspólnika mamy i wspólnie działamy i wspieramy się i po prostu mamy taką na zasadach braterskich po prostu no wspólnie to prowadzimy i no i widzę, że w ten sposób dużo więcej można niż gdybym sam coś próbował. Szukanie mądrości i trwanie w prostocie serca. Korzystanie z łaski Bożej i taka świadomość, że ja mam świadomość tego, że nie jestem najmądrzejszy, najsprytniejszy, najbardziej ogarnięty i wiem te wszystkie moje cechy. Nie jestem w żadnej z tych naj, ale wiem, że to, co mam i łaska Boża nad tym jakby wystarczy, żebym sobie poradził i żebym prosperował, tak? Odważne podejmowanie kroków i praktyczne życie, a nie teoria. I tu też wiele razy podczas właśnie prowadzenia jakichś negocjacji mieliśmy taką dłuższą współpracę z międzynarodową korporacją i tam chodziliśmy do prezesów no tych z tej korporacji na jakieś negocjacje cen i tak dalej i szczerze powiem, no często wszystko we mnie drżało, ale mówię, idę i trzymamy się naszych jakby ustaleń i po prostu odważnie w to wchodziliśmy. I zazwyczaj to się kończyło nie jakieś takie straszne, że człowiek myśli, co nie wiadomo, co się stanie, tylko po prostu trzeba było porozmawiać normalnie jakby, ale strach był wielki i trzeba było ten strach przełamywać. I ostatni jakby podpunkt. Zasada siania i zbierania i tego, żeby nie przejadać ziarna. Czyli jeśli złapiemy jakieś błogosławieństwo, to jasne, kupmy sobie tam zegarek, coś tam, ale miejmy też pieniądze, czy w ogóle w każdym obszarze życia, tak? Na inwestowanie. Jakby no i takie, to co przez te kilka lat, przez te 6 lat nam towarzyszyło w tej drodze takiej, że no, byliśmy na tym niejako skupieni, tak, że zakładamy tą firmę po to, żeby lepiej prosperować, żebyśmy po prostu mieli. I no, takie tutaj kilka zasad ode mnie, to co mi towarzyszyło przez te lata, co w koniec końców doprowadziło nas do sukcesu, że nam się przelewa po prostu, że jest obfitość. Amen.